wszystkich. Bardzo się cieszę, że przyszliście na moją prezentację. Ja nazywam się Bolesław Dawidowicz. Chciałbym dzisiaj trochę opowiedzieć Wam o różnych standardach związanych z bezpieczeństwem w nowoczesnych aplikacjach. Niestety albo stety żyjemy w takich czasach, że nasze aplikacje rzadko już kiedy bezpiecznie rezydują sobie za firewallem. I kwestie związane z bezpieczeństwem to jest coś takiego, od czego nikt z nas nie może w tej chwili uciec. O sobie nie będę za bardzo mówić, bo było bio na stronie. Od 10 lat pracuję w firmie Red Hat. W tej chwili zespół, w którym jestem, robi taki projekt Keycloak, też związany z bezpieczeństwem. O nim dosłownie dwa słowa powiem na sam koniec. Także zbyt dużo autopromocji nie będzie. Zamysłem tej prezentacji jest to, żeby upakować bardzo dużo treści w 45 minut. To troszkę jest taki eksperyment. Dlatego będzie szybko. I będzie dużo slajdów. Będę szybko się po nich przemieszczał. I też o wielu rzeczach nie powiem, od razu uczulę. Wielu istotnych kwestii nie poruszę. I tak samo, jeżeli będę mówił o konkretnych standardach, to poza dwoma czy trzema wyjątkami, kiedy uważam, że warto troszkę więcej znać szczegółów, to nie będę za bardzo tłumaczył, jak coś dokładnie działa na takim niskim poziomie. Bardziej chciałbym wyłuskać pożyteczną wiedzę, taka, która Was uzbroi w hasła, których potem możecie dalej użyć, żeby już doszukać konkretnych informacji i żebyście bardziej wiedzieli, o co chodzi, co służy do czego, co może Wam być przydatne w konkretnych sytuacjach. Ponieważ jest dużo treści, to pytania wolałbym, żeby zostawić na koniec. Postaram się zostawić kilka minut na końcu prezentacji, natomiast ja tutaj będę przez resztę dnia i będzie mi bardzo przyjemnie, jeżeli do mnie podejdziecie, o coś zapytacie czy porozmawiacie. Proszono mnie, żeby powiedzieć, że w aplikacji tej mobilnej Konfitury można też głosować na prelegentów. I szczerze mówiąc, ja bym był bardzo wdzięczny, gdybyście też zagłosowali i dali jakiś feedback, jak Wam się podobała ta prezentacja i to, jak ja ją przedstawiłem. Dla mnie to będzie bardzo ważne. O czym będziemy mówić? Na początku powiem o takich podstawach zupełnych, ale bardzo szybko, żebyśmy ustalili pewną terminologię, której będziemy używać. Troszeczkę powiem o standardach związanych z SSO w aplikacjach webowych, starszych, ale które cały czas są dosyć istotne. Dużo bardziej szczegółowo zagłębię się w tokeny i powiem, jak one wyglądają, jak one działają, jakie informacje przenoszą. Troszkę szczegółowo też opowiem o protokole OAuth, który jest w tej chwili takim standardem i jest, myślę, że wszyscy powinni wiedzieć, o co w nim chodzi. I na sam koniec bardzo szybko, tak bardziej hasłowo, przemieszczę się po kilku innych standardach, o których wydaje mi się, że warto wiedzieć, po co są i kiedy Wam się mogą przydać i kiedy warto rozważyć ich zastosowanie. Dobrze, zanim zaczniemy, z czym Wam się kojarzy bezpieczeństwo? Zakładam, że głównie z sytuacjami takimi, z czynnościami, które wykonujemy każdego dnia. Tudzież, jeżeli mamy dostęp do firmowego VPN-a, no to musimy się użerać z tego typu urządzeniami, które wszyscy znamy i kochamy. Co tutaj ma miejsce? Tutaj ma miejsce kilka rzeczy. Przede wszystkim uwierzytelnienie, czy też authentication po angielsku. Policjant chce nam wystawić mandat, pierwsze co robi, weryfikuje naszą tożsamość. To się odbywa na podstawie czegoś, co po angielsku nazywamy credentials. Po polsku nie ma takiego jednego ładnego słowa, które by go tłumaczyło. Chodzi o informacje, które, na podstawie której możemy być uwierzytelnieni. W świecie komputerowym niestety cały czas jest to głównie użytkownik i hasło. Wszyscy próbują od tego uciec, cały czas się nie udaje. I trzecim podstawowym terminem to jest autoryzacja, czyli udzielenie dostępu nam jako użytkownikom do danych zasobów, do danych czynności. Świetnym przykładem życia codziennego jest sprzedaż alkoholu. Ten przykład pokazuje, że autoryzacja i uwierzytelnienie to są takie dwie operacje, które niby traktujemy rozdzielnie, ale bardzo często nie da się ich w sposób jasny i precyzyjny rozdzielić. Bo w tym przypadku sprzedawcy nie interesuje nasza tożsamość, jego tylko interesuje nasz wiek. Ale on nie jest w stanie stwierdzić, że faktycznie sprzedaje alkohol do osoby legalnie do tego uprawnionej, jeżeli wcześniej nas nie uwierzytelni. Dobrze, teraz trochę pomarudzę, ponieważ robię się starszy i mam prawo. Kiedyś było dużo prościej. Było prościej głównie dlatego, że wszystkie aplikacje były typu server-side, przynajmniej u zarania dziejów internetu.
Ponieważ one były wszystkie typu server-side, to wszystko rezyduowało, cała logika aplikacji, wszystkie dane rezyduowały na jakimś serwerze, który względnie mogliśmy uważać za bezpieczny. Wtedy, jeżeli chcieliśmy zabezpieczyć naszą aplikację, to zazwyczaj tworzyliśmy formularz użytkownika, hasło, porównywaliśmy to z bazą danych. Potem tworzyliśmy sesję po stronie serwera, wrzucaliśmy tam jakieś informacje, chcieliśmy wylogować użytkownika, ubijaliśmy tą sesję. Potrzebowaliśmy zrobić coś bardziej zaawansowanego, używaliśmy plików cookie. Było dosyć prosto, niestety już nie jest. Z wielu powodów ten sposób podejścia do tematu przestaje wystarczać. Po pierwsze, hasła są generalnie problematyczne. Problematyczne jest ich bezpieczne przechowywanie i walidacja. Problematyczne jest wymuszanie na użytkownikach, aby używali dobrych haseł. I problematyczne jest ich przekazywanie. Gdybyśmy chcieli uwierzytelniać jakieś zasoby gdzieś dalej, to przekazywanie haseł w tym celu jest niebezpieczne. W dodatku, jeżeli piszemy aplikację myśląc o używaniu haseł, a potem chcemy użyć jakiegoś innej metody do uwierzytelnienia, to często ona nie współgra i trudno ją dodać. Zarządzanie sesją było proste, jeżeli wszystko było na serwerze. Jest trudne, jeżeli chodzi o aplikacje HTML5 po stronie klienta lub też aplikacje mobilne. Tam sytuacja nam się komplikuje. W dodatku mamy dużo aplikacji typu SaaS, Software as a Service, różne relacje biznesowe. Mamy naszych klientów, partnerów, którym chcemy dać dostęp do naszych aplikacji, ale oni nie chcą nam dać dostępu do swojej bazy danych. Nie chcą, żebyśmy za dużo wiedzieli o ich użytkownikach. Użytkownicy są też rozpieszczeni i chcą wszędzie mieć dostęp na podstawie swojej tożsamości z sieci społecznościowych. Standardem jest single sign-on, czyli logujemy się w jednym miejscu, jesteśmy zalogowani wszędzie automatycznie. Trudno się implementuje, zwłaszcza jeżeli chodzi o aplikacje typu klienckie lub też aplikacje mobilne, funkcjonalność typu single sign-out. W jednym miejscu wylogowuje się i wszędzie ten dostęp jest odcięty. Najgorsze ze wszystkiego są urządzenia mobilne, bo tam użytkownicy są przyzwyczajeni, że wyciągną komórkę na kilka minut, raz na dwa miesiące i cały czas chcą być w tej aplikacji uwierzytelnieni. I tam stare mechanizmy się zupełnie nie sprawdzają. Komórki są też używane jako miejsce niebezpieczne do przechowywania informacji takich jak hasła, bo łatwo te hasło wyciągnąć z aplikacji, ale ponadto jeżeli uwierzytelnimy naszą aplikację w ten sposób, że zapiszemy tam hasło użytkownika, jeżeli to urządzenie zostanie zgubione, jedynym sposobem odcięcia dostępu to jest zmiana hasła, więc będziemy musieli to hasło wpisać jeszcze raz wszędzie. To jest dalekie od ideału. Zanim przejdę dalej, chciałem wspomnieć o takiej organizacji, o OWASP. Jeżeli robicie coś związanego z bezpieczeństwem w waszej firmie, w waszych aplikacjach, to warto poświęcić 2 czy 3 wieczory, żeby wejść sobie na ich stronę i tam jest bardzo dużo konkretnych materiałów mówiących o tym, jak różne rzeczy zaimplementować, jak uważać. Jest cała taka checklista rzeczy, które trzeba sprawdzić i to jest napisane bardzo fajnym językiem, takim dla ludzi. Idzie to zrozumieć, nie będąc ekspertem. Natomiast mówię też o nich dlatego, że oni raz na kilka lat publikują taki ranking największych zagrożeń bezpieczeństwa w aplikacjach. W ostatniej edycji, w 2013 roku, numerem 2, to było to, o czym głównie powiedziałem przed chwilą, czyli złe zaimplementowanie, uwierzytelniania i zarządzanie sesją. Tak z ciekawości, numer 1 to jest cały czas injection, numer 3 to w tej chwili jest XSS. Także zanim przejdziemy dalej, największa rada, jaką mogę wam dać i gdyby to miała być jedna rzecz, którą mielibyście zapamiętać z tej prezentacji, jeżeli robicie cokolwiek związanego z bezpieczeństwem, nie wymyślajcie tego samego. Jest dużo różnych standardów, dużo różnych gotowych rozwiązań, więc albo użyjcie tych standardów, albo sięgnijcie po jakieś frameworki, czy biblioteki, czy jakkolwiek by to nazwać, czy produkty, które to implementują, gdzie te rzeczy już zostały sprawdzone. Dobrze, przejdźmy do samych standardów. Co one wszystkie mają wspólnego? Gdyby wziąć wszystkie możliwe standardy, to łatwo zauważyć, że one wszystkie używają czegoś takiego jak tokeny. Co to jest token? To są trzy terminy, które są zazwyczaj używane zamiennie we wszystkich specyfikacjach, standardach i nawet jeżeli dana specyfikacja mówi o asercjach, to na Stack Overflow i tak wszyscy będą to nazywali tokenem. To jest tak jak w życiu codziennym. Wsiadamy do tramwaju, spotykamy kelnera, mamy bilet, który udowadnia, że zapłaciliśmy za przejazd i kiedy ten bilet skasowaliśmy. Token w świecie cyfrowym to jest jakiś dokument w XML-u, w JSON-ie albo w czymkolwiek innym, zawierającym jakąś treść. Tą treścią jest zazwyczaj informacja o nas, znaczy komu ten bilet został wystawiony.
o naszej organizacji, jak się uwierzytelniliśmy, kiedy, jaka jest ważność tego biletu. I to, co jest istotne, ten bilet jest podpisany cyfrowo z dwóch powodów. Po to, żebyśmy my mogli sprawdzić, kto go wystawił i nie musieli się udawać do tego miejsca, gdzie on został wystawiony, żeby sprawdzić, czy to faktycznie miało miejsce. Ale z drugiego ważniejszego jeszcze powodu, żebyśmy mogli potwierdzić, że nikt przy nim nie majstrował po drodze do nas. Dlaczego tokeny? Tokeny z dwóch najistotniejszych powodów używa się po to, żeby nas, czyli naszej aplikacji albo jakiegoś zasobu, którego chcemy strzec, żeby oddzielić się od metody, w jakiej została, metody, którą została przeprowadzone uwierzytelnienie. Żebyśmy nie musieli się interesować, czy musimy zweryfikować jakieś hasło, czy cokolwiek innego. To, co jest jeszcze bardziej istotne, to dzisiaj, kiedy mamy aplikacje mobilne, mamy mikroserwisy, różne zaawansowane architektury, to uwierzytelnienie czasami jest związane z dosyć skomplikowaną sekwencją interakcji między różnymi komponentami w systemie. I tokeny też oddzielają nas od tego, znaczy możemy sposób wystawienia tokenu i sposób przekazywania tokenu przemodelować, ale sam token zostaje jako ta informacja udowadniająca, że mamy gdzieś dostęp. Poza tym tokeny zawierają dużo fajnych informacji, pożytecznych i samemu możemy dodawać tam swoje. Mają zdefiniowany cykl życia, co jest dosyć ważne, no i możemy też je inwalidować, co jest dosyć wygodne. No dobrze, ale jeszcze raz, po co nam właściwie te tokeny? Najważniejszą rolą jest to, że dzięki tokenom możemy oddelegować sam proces uwierzytelniania do jednego konkretnego miejsca, takiego, któremu ufamy. Tak, żebyśmy wprowadzając nasze informacje dotyczące naszego uwierzytelnienia, robili to w miejscu, o którym wiemy, że te informacje z tego nie wyciekną. I gdybyśmy tak z lotu ptaka spojrzeli na wszystkie możliwe standardy tak zbiorczo, to będzie bardzo, bardzo, bardzo uproszczony widok. I zazwyczaj mamy nasze aplikacje, mamy jakiś serwer, na którym dokonuje się uwierzytelnienia oraz mamy usługi. Jako użytkownicy jesteśmy przekierowani do tego serwera. Tam po pomyślnym uwierzytelnieniu dostajemy bilet i z tym biletem udajemy się do usługi, która nas wpuszcza. Ta usługa już nie musi kontaktować się z tym serwerem, bo sprawdza, że ten token jest podpisany, sprawdza, że to faktycznie ten serwer ją wystawił i może po prostu nam zaufać, czy też po prostu nawet przekazać ten token gdzieś dalej i gdzieś dalej na jego podstawie uzyskać dostęp. I tak zbiorczo patrząc na wszystkie standardy, zawsze zazwyczaj mamy do czynienia z trzema modułami w takim systemie. Czyli mamy właśnie tak zwany Identity Provider, tudzież Authorization Server. To jest to samo, tylko w różnych standardach się nazywa inaczej. To jest miejsce, gdzie są przechowywane nasze dane, gdzie dokonujemy uwierzytelnienia i miejsce, które wystawia nam ten token lub też go weryfikuje albo ubija. Mamy Service Provider Resource czy Resource Server, czyli po prostu jakiś zasób, do którego chcemy mieć dostęp albo gdzie chcemy wykonać jakąś czynność. I on wystawia po prostu coś, gdzie my chcemy się dostać. I ostatnim miejscem to jest my jako klient lub też aplikacja w naszym imieniu lub też ogólnie tak zwane Relying Party. To może być na przykład nasz mikroserwis, który chce w naszym imieniu wykonać jakąś operację na jeszcze innym mikroserwisie. Dobrze, wystarczy teorii. Przejdźmy teraz do faktycznych standardów. Pierwszą rzecz, o którą chciałem powiedzieć szybko, to jest problem pod tytułem WebFSSO. Znaczy w latach 90., kiedy aplikacje webowe zaczęły być powszechne, pojawił się taki problem, jak to zrobić, żeby użytkownicy mogli się do kilku aplikacji dostać, używając jednego hasła, a jeszcze lepiej, żeby to hasło podać tylko raz i żeby inne aplikacje po prostu go wpuściły. Pojawiło się dosyć dużo różnych rozwiązań. To jest taka niekompletna lista. Wiele z tych rozwiązań cały czas możecie spotykać, one cały czas są używane, są używane, niektórzy jeszcze cały czas nawet jakieś nowe rzeczy na tym robią, wychodząc z założenia, że skoro coś działa, to czemu tego cały czas nie używać. Dużo tych rozwiązań powstało na różnych uniwersytetach, głównie w Stanach Zjednoczonych i tam też, zwłaszcza w sektorze edukacyjnym, są też często jeszcze używane. Ja powiem o dwóch, które zdobyły największą popularność. Pierwszy to jest SAML 2. SAML jako protokół został opracowany przez takie ciało standaryzacyjne OASIS, dosyć znane, dużo różnych znanych i używanych powszechnie standardów powstało w tej organizacji. Wersja 1 2001 rok, wersja 2 obecnie cały czas używana w 2005.
On się opiera na tokenach XML-owych, które są bardzo obszerne, zawierają dużo informacji, ale przez to też są dosyć ciężkie i trochę takie nieprzyjazne w użyciu. Rozwiązuje dużo skomplikowanych problemów i ma dużo różnych profili do rozwiązywania tych problemów. Jest właściwie powszechnie przyjęty i każdy produkt zajmujący się bezpieczeństwem, czy większość infrastruktur filmowych używa SAML-a. To de facto możecie przyjąć za pewnik, że gdzieś ten SAML występuje. On jest bardzo też okrzepłym standardem, bardzo sprawdzonym. Zawiera dużo dowiązań, na przykład można przesyłać tokeny poprzez SOAP-a do web serwisów. Niestety ma dosyć duży próg wejścia i na skutek pewnych decyzji, które podjęto opracowując ten standard wtedy, kiedy nie przewidziano, że to będzie problem, to dosyć trudno się go stosuje w przypadku aplikacji mobilnych, ponieważ przekazywanie tokenów leci postem, a nie getem. No i to się okazuje dosyć dużym problemem, tak w bardzo dużym uproszczeniu. SAML 2 natomiast oprócz tego, że rozwiązuje problemy typu WebSSO, on de facto został pomyślany do tego, żeby rozwiązać taki problem, który się nazywa federacja. Chodzi o to, że jeżeli mamy kilka różnych organizacji, chcemy, żeby było zaufanie, tak żeby dopuścić swoich użytkowników do różnych zasobów, ale żeby sobie nie dawać dostępu do bazy danych. Chodzi o takie nawiązanie zaufania między serwerami w różnych organizacjach. Jak to działa? Jeżeli mamy naszą przykładową firmę, Acme, i chcemy wykupić korporacyjnego Gmaila u Google'a, to możemy to rozwiązać w ten sposób, że użytkownicy uwierzytelnią się na naszym serwerze w użyciu haseł, używając haseł przechowywanych w naszej bazie danych. Ten serwer będzie stał w naszej serwerowni za naszym firewallem, a kiedy potem udadzą się na serwery Google'a, żeby skorzystać z Gmaila, to od nas dostaną tylko i wyłącznie token SAML-owy i Google na podstawie tego tokenu da im dostęp. I to jest taki przyjęty sposób, w jaki sposób, to jest przyjęte rozwiązanie, w jaki sposób się rozwiązuje tę klasę problemów. Wszystkie duże usługi wspierają SAML-a do tego typu problemów. Możecie to właściwie przyjąć za pewnik. Jeżeli nie w sposób bezpośredni, to jest jakaś inna droga, żeby to osiągnąć. To, co warto zapamiętać, jeżeli chodzi o SAML-a, WebSSO, głównie federacja, naprawdę powszechny standard taki przemysłowy, kiepski, jeżeli chodzi o aplikacje mobilne. Znaczy, może nie kiepski, problematyczny. OpenID wersji 1 i 2. Jeżeli SAML to był świat korporacji, organizacji, dużych firm, to OpenID to był taki standard pomyślany dla nas jako konsumentów, dlatego też wymyślony przez duże firmy Google, Facebook, Microsoft. Ta lista jest naprawdę jeszcze dużo dłuższa. O co chodzi? To był taki pomysł, żeby zamiast wprowadzać użytkownika i hasło na danej stronie, żebyśmy zamiast tego wprowadzili odnośnik do naszego własnego serwera uwierzytelnienia, czyli po prostu URI pokazujące, gdzie ten serwer jest, albo do jakiegoś serwera, gdzie mamy wykupioną daną usługę, albo nawet, to był dosyć fajny i ciekawy pomysł, żebyśmy podali adres swojego bloga jako taką bardzo prywatną rzecz i tam gdzieś w treści strony będzie odnośnik do tego serwera. Wyglądało to mniej więcej tak. Nie wiem, czy ktoś z was się kiedyś spotkał. To przez kilka lat zdobywało na popularności, potem zdechło. Natomiast ten standard miał swoje problemy, ale robił jedną fajną rzecz. Znaczy założeniem jego było to, żebyśmy uwierzytelnienie przeprowadzili tam, gdzie my mamy zaufanie, tam, gdzie my mamy kontrolę i żebyśmy mieli takie swoje miejsce, gdzie możemy dawać albo odwoływać aplikacjom dostęp do naszych danych, albo powiedzieć, ta aplikacja dostanie tylko tyle danych i ani odrobiny więcej. On miał swoje problemy i został zastąpiony przez takie dwa standardy, które w tej chwili dosyć powszechnie są używane, OAuth 2 i OpenID Connect. To, co warto zapamiętać, o tym jeszcze powiem później, OpenID Connect w wersji 1 i w wersji 2 nie ma nic wspólnego, czy OpenID w wersji 1 i 2 nie ma nic wspólnego ze standardem OpenID Connect. OpenID Connect to jest trzecia wersja przepisana zupełnie na nowo, zupełnie niekompatybilna. I tym sposobem przechodzimy do nowych graczy na rynku, które w tej chwili się bardzo powszechnie stosuje. Protokołów, które zostały pomyślane głównie myśląc o aplikacjach nowego typu, czyli aplikacjach mobilnych, aplikacjach napisanych, aplikacjach HTML5 po stronie klienta, tudzież zabezpieczanie różnych API, czy też naszych serwisów, mikroserwisów, pikoserwisów itd. Po pierwsze, zanim zaczniemy o tych mówić, to musimy wrócić z powrotem do podstaw, czyli musimy powiedzieć trochę o tokenach. Bo tak naprawdę te standardy
głównie opierają się o tokeny i o tym, co przekazujemy w tych tokenach oraz jak przekazujemy te tokeny. A jak uzyskujemy dostęp do tych tokenów. Są takie cztery podstawowe standardy, które w tej chwili funkcjonują, jeżeli chodzi o tokeny, o których warto wiedzieć. To jest Kerberos, o którym powiem na sam koniec. To jest SAML 2, o którym już mówiłem. I to jest SWT i JWT, o których pokażę, jak one wyglądają, jak one działają za chwilę. SAML 2, tak jak wspominałem, to jest XML. To jest dużo informacji zawartych w tym tokenie. Bardzo szeroko używane. To, o czym chciałbym wspomnieć tutaj, to to, że ponieważ to jest tak szeroko przyjęty standard, to większość innych rozwiązań w jakiś sposób się z SAMLem integruje. Także jeżeli macie gdzieś SAMLa w waszej infrastrukturze, to bez paniki, bardzo prosto go zintegrować z rozwiązaniami nowego typu. Na przykład specyfikacja OAuth, o której powiem niedługo, też przewiduje używanie tokenów SAMLowych. SWT. Tak jak SAML to był ciężki XML, tak SWT to jest zupełnie druga strona ekstremum. To jest bardzo prosty format tokena, opracowany przez tą organizację IETF, czyli IETF to jest ta organizacja, która odpowiada za te wszystkie dokumenty RFC, jeżeli kiedykolwiek się z nimi spotkaliście. To jest prosta klucz i wartość. Obydwie to są wartości tekstowe, zaenkodowane jako poprawny URL i podpisane haszem. Jak to wygląda? Byłem trochę leniwy, więc wziąłem gotowy przykład z MSDN-u. Mamy tutaj informacje o tym, kto wystawił ten token, kiedy on wygasa oraz dwa dodatkowe atrybuty, które my sobie zdefiniowaliśmy na potrzeby naszej aplikacji. Bierzemy ten token, usuwamy spację, dodajemy ampersandy, generalnie robimy z tego poprawnego URL-a, takiego, żebyśmy mogli go przekazać w URL-u. Z całego tego ciągu znaków obliczamy hash i ten hash dodajemy na końcu i to jest koniec. Że to jest wszystko, co potrzebujecie wiedzieć o tokenie SWT. Bardzo prosty, jeżeli potrzebujecie czegoś naprawdę prostego, żeby przekazywać informacje związane z bezpieczeństwem, żeby tokeny, to jest najprostsze, co da się zastosować. Rozwinięciem tego jest JSON Web Token, coś, co w tej chwili bardzo powszechnie jest używane. I zanim powiem o JSON Web Token, JWT, czy też jak się niedawno dowiedziałem po angielsku, to się wymawia JOT. Jest taki zbiór standardów JOSE, JSON Object Signing and Encryption, czyli generalnie pięć różnych standardów opisujących to, jak podpisywać i szyfrować dokumenty tokenowe. Dokumenty JSON-owe. Jeżeli potrzebujecie cokolwiek robić z JSON-em w temacie bezpieczeństwa, to warto wiedzieć, że są opracowane standardy, jest dużo różnych bibliotek w różnych językach, które zapewniają wsparcie do tego. Sam standard JSON Web Token, autorzy się otwarcie przyznają, że inspirowali się SWT, opiera się na JSON-ie, jak sama nazwa wskazuje, i w tej chwili zdobywa szturmem rynek, ponieważ jest bezpośrednio używany, bezpośrednio standard OpenID Connect bezpośrednio go używa. To jest dokument JSON-owy. Główna zmiana jest taka, że wartość zamiast pola tekstowego może też być pełnoprawnym JSON-em i mamy dużo większy wybór algorytmów szyfrujących, które możemy użyć. Ja chciałbym wam pokazać, jak taki token wygląda w praktyce, ponieważ nie jest zbyt skomplikowany. On się składa z trzech rzeczy. Z nagłówka, z zawartości, oraz sygnatury. Wszystko to jest JSON i jest zaenkodowane w Base64. To po lewej to jest już ten pełnoprawny token, produkt końcowy, to co byśmy przekazywali między serwerem, a między usługami w tej całej interakcji, którą pokazywałem. Tutaj mamy header jako dokument JSON-owy, z którego robimy Base64. Tutaj mamy zawartość, czyli informacje, kto wystawił ten token, kiedy wygasa, jakieś dwa atrybuty, które znowu zostały zdefiniowane tylko na potrzeby naszej aplikacji. Z tego też, jego też enkodujemy w Base64. I teraz robimy tak, bierzemy ten ciąg znaków, stawiamy tutaj i stawiamy kropkę. Bierzemy ten ciąg znaków, wklejamy tutaj i stawiamy kropkę. Z tej całości robimy hasza i doklejamy tutaj. Proste. I to jest też cała teoria, jeżeli chodzi o tworzenie tokenów JWT. Także jak widać, duże możliwości, bo możemy zapisywać rzeczy w JSON-ie, natomiast jest to proste w użyciu.
I tym sposobem możemy, skoro już wiemy, co tak naprawdę jest przekazywane we wszystkich interakcjach, o których będziemy mówić, możemy przejść do standardu OAuth. Kto zna, słyszał, używał standardu OAuth? Ręka do góry. Tak, połowa, może trochę więcej po połowa. Dobra, to teraz jest w topa, bo wszyscy mogą podnieść rękę. Wszyscy go znacie i używacie, ponieważ jeżeli kiedykolwiek kliknęliście na któryś z takich przycisków, zaloguj mnie do aplikacji poprzez Google albo poprzez Facebooka, to użyliście standardu OAuth. Jeżeli kiedykolwiek odpowiadaliście na takie podchwytliwe pytania, czy chcecie waszej aplikacji dać dostęp do jakichś zasobów na Google, czy na Facebooku, czy na Twitterze, to też używaliście OAuth. Jeżeli kiedykolwiek konfigurowaliście klienta Facebooka czy Twittera na waszej komórce, dając tej aplikacji uprawnienia, żeby mogła pisać posty w waszym imieniu, to też używaliście OAuth. Kilka faktów. To jest znowu standard opracowany przez dużych i wielkich. Wersja 2.0 jest znowu zupełnie niekompatybilna z wersją 1.0. Znaczy jest inspirowana doświadczeniami z jedynki, natomiast nie ma z nią dużo wspólnego, poza ogólnym zamysłem. I jest, tak jak powiedziałem, głównie pomyślane o aplikacjach nowego typu. Tylko tu jest taki kruczek, bo w nazwie jest OAuth i pierwsza myśl może być taka, że chodzi o authentication, czyli że to jest standard do uwierzytelniania. Otóż nie, to nie jest standard do uwierzytelniania. Druga myśl, i to już jest poprawna myśl, że może to OAuth oznacza authorization, czyli autoryzację po polsku. Natomiast niestety to też nie jest standard do autoryzacji. To jest tak naprawdę, to jest troszkę podchwytliwe, to jest standard pomyślany do rozwiązywania delegacji tej autoryzacji. O co chodzi? Chodzi o to, żebyśmy pozwolili jakiejś aplikacji czy jakiejś usłudze działać w naszym imieniu i zachowali nad tym kontrolę. W tym protokole mamy kilku takich podstawowych aktorów. Mamy właściciela zasobów, czyli nas. Mamy klienta, który w tym wypadku to zazwyczaj nie jest, znaczy to jest jakaś aplikacja mobilna, aplikacja na serwerze typu server side, aplikacja klienta, która chce coś zrobić w naszym imieniu. Mamy zasoby, czyli jakieś API i mamy authorization server, czyli ten komponent, gdzie wpisujemy użytkownika i hasło, czy też uwierzytelniamy się w inny sposób. On wystawia tokeny, tudzież nimi jakoś zarządza. Ten protokół z grubsza przewiduje cztery takie sekwencje interakcji definiujące to, jak to uwierzytelnienie, jak ta autoryzacja powinna się odbyć. To jest authorization code, o którym powiem za chwilę. W przypadku aplikacji typu server-side, gdzie mamy pewne zaufanie, że to, co zostanie zapisane na serwerze, na którym działa ta aplikacja, stamtąd nie wycieknie. Implicit, przewidziane dla aplikacji mobilnych i aplikacji client-side, wtedy, kiedy już nie mamy takiego zaufania, albo mamy mniejsze zaufanie. Resource owner, czyli tak po prostu ordynarnie możemy wymienić naszego użytkownika i hasło na token w takim żądaniu bezpośrednim. Oraz client credentials, wtedy, kiedy chcemy, żeby aplikacja miała jakąś swoją własną tożsamość, nie tylko robiła rzeczy w naszym imieniu, i żeby mogła się dostać do na przykład jakichś statystyk czy czymś w tym rodzaju. Pokrótce i tak szybko powiem, jak to działa. Authorization code flow. Załóżmy, że mamy naszą aplikację typu server-side i ona chce uzyskać dostęp do naszych zdjęć na Picasie. Pierwsze, co robimy, to oczywiście wyświetlamy tą, otwieramy stronę z tą aplikacją i wykonujemy jakąś czynność z tym związaną. Jesteśmy przekierowywani redirectem do serwera Google'a. Ta aplikacja też podaje swój klient ID, żeby on mógł wiedzieć, z kim rozmawia. Tam się uwierzytelniamy na różne sposoby. Tutaj teraz Google na przykład wprowadził, że już nie ma użytkownika i hasła, jest sam użytkownik, bo czasami oni nie mają naszego hasła, tylko właśnie muszą przekierować nas do strony firmowej, gdzie się po samu zalogujemy. Po poprawnym uwierzytelnieniu Google ma skonfigurowane, gdzie może nas przekierować z powrotem, żeby nas gdzieś w las nie wyprowadzić. Przekazuje tak zwany authorization code. Teraz aplikacja wymienia ten authorization code, podaje też, identyfikuje siebie i w zamian dostaje dwa tokeny. Access token, którego może użyć, żeby się dostać, oraz refresh token. Refresh token ma dłuższy cykl życia i może zostać wykorzystany przez klienta do tego, żeby dostać nowy access token. No i na końcu może już przy użyciu tego access tokena sięgnąć i coś zrobić w naszym imieniu. Drugi flow jest dużo prostszy. Ponieważ mamy trochę
A czy nie ma sensu, żeby był refresh token, ponieważ on i tak nie będzie przechowywany w sposób bezpieczny, więc po prostu dostajemy access token po uwierzytelnieniu i tego access tokena możemy, na podstawie tego access tokena możemy coś zrobić. To, co jest fajne i na pewno z tym się wielokrotnie spotkaliście w praktyce, to to, że jeżeli autoryzujecie daną aplikację, żeby zrobiła coś w waszym imieniu, to dostajecie informacje i czasami możecie nawet dokonać zmian. Jakaś aplikacja na przykład chce dostać dostęp do informacji o wszystkich waszych przyjaciołach na Google Plusie, a wy możecie powiedzieć nie. Masz moją nazwę użytkownika, maila, imię, nazwisko i tyle. Więcej nie potrzebujesz. I to jest też coś, co jest wydefiniowane przez ten protokół. Drugą istotną rzeczą jest to, że mamy typy tokenów. Tokeny mogą być pełnoprawne, zawierać wartość lub też zawierać referencje. To jest trochę jak w C, może to być taki pointer. To jest ważne, że jeżeli token opuszcza infrastrukturę naszej firmy, to możemy nie chcieć, żeby on zawierał pewne informacje wrażliwe i wtedy możemy umieścić tam referencję. Natomiast kiedy żądanie, ten token wraca do naszych serwerów z naszym API, to możemy sobie postawić reverse proxy, którego podmieni na ten właściwy token. Podsumowując, jeżeli chodzi o OAuth, to jest bardzo ogólna specyfikacja. Ona na przykład w ogóle nie definiuje, jaki jest konkretny typ i jaki jest format tokenu, który ma być użyty. Ona dosyć kiepsko zajmuje się uwierzytelnieniem, natomiast z tego powodu wiele ludzi uważa, że to nie jest tak naprawdę protokół, tylko to jest szkielet do budowania innych protokołów. Natomiast ona bardzo fajnie się integruje, ponieważ tak naprawdę, jeżeli chcecie zabezpieczyć dostęp do waszych API, to nie interesuje was ta cała interakcja. Wasz microservice musi tylko wiedzieć, jaki typ tokena dostanie i co musi sprawdzić w tym tokenie. I to wszystko. I zabezpieczacie tam microservice, a całą resztę możecie zdefiniować oddzielnie. Natomiast ponieważ to de facto jest taki framework do robienia innych protokołów, to takim przykładem standardu zbudowanego na bazie OAuth jest OpenID Connect. Coś, co w tej chwili jest bardzo powszechnie stosowane. Ta specyfikacja de facto nadbudowuje OAuth. To znaczy ona dodaje, tak jakby przedefiniowuje te dwie sekwencje interakcji, o których powiedziałem i na przykład sprawia, że w tej drugiej sekwencji w przypadku aplikacji mobilnej możemy dostać trochę więcej informacji. Definiuje zarządzanie sesją, na przykład kapitalna rzecz. Definiuje, jak zrobić, że jeżeli jesteśmy jednocześnie zalogowani do kilku różnych, jeżeli jednocześnie korzystamy z kilku różnych aplikacji typu client-side, aplikacji HTML5, to jak to zrobić, żeby nas jednocześnie z nich wylogować albo jednocześnie do nich zalogować. Dosyć hakersko się to odbywa, ale dosyć sprytnie też jednocześnie. Definiuje oddzielny typ tokena i w ogóle całe oddzielne miejsce, gdzie możemy dowiedzieć się więcej użytkowników, sposób rozpoznawania możliwości serwera lub też samodzielnej rejestracji klientów. To, co warto wiedzieć, to jest taki standard, który jest w tej chwili powszechnie stosowany. Jeżeli oglądacie na sieci, jeżeli obejdziecie na sieci wystąpienia z różnych konferencji Microsoftu, Google'a i tak dalej. Tam w temacie bezpieczeństwa przez pracowników tych firm ten standard bardzo często pada ze sceny. I właściwie jeżeli piszecie nowe aplikacje i potrzebujecie czegoś do uwierzytelnienia, to na 95% możecie przyjąć, że to jest właśnie ten standard, którego potrzebujecie. Dobrze, teraz na szybko przelećmy się jeszcze po kilku innych rzeczach, już tak bardziej hasłowo. Pierwsze to jest Kerberos. Kto z was zna, używa, słyszał, co to jest Kerberos? Więcej. To jest znowu wtopa, bo znowu wszyscy. Zaraz powiem dlaczego. To jest taki standard opracowany na Massachusetts Institute of Technology w latach 80. Chodziło o to, jak uwierzytelniać maszyny i użytkowników sieci tak, żeby nie przesyłać po sieci haseł. Przy użyciu biletów, znowu, odrobiny zaawansowanej kryptografii i całkiem zaawansowanej wymiany informacji między różnymi modułami i komponentami, osiągnięto to. To generalnie nie jest takie proste i trzeba troszeczkę czasu poświęcić, żeby wgryźć się i zrozumieć, co tam się naprawdę dzieje. Natomiast dlaczego o tym wspominam? To jest ważny standard, ponieważ on jest domyślną metodą uwierzytelnienia w Windowsach, począwszy od wersji 2000. Przez to też jest wbudowane w Active Directory. I tu już to wskazuje, że ponieważ jest w Active Directory, to jest w każdej firmie, która ma domenę Windows i korporacyjnego Windowsa. Czyli nasz
użytkownik w korporacji przychodzi, loguje się do swojego desktopa lub laptopa w Windowsach, dostaje bilet korporacyjny, potem próbuje skorzystać z jakiegoś dokumentu w zasobie sieciowym i tam dostaje lub też nie dostaje ten dostęp, nie dostaje dostępu na podstawie tego biletu. Co w tym jest dla nas? Dla nas jest desktop SSO, czyli takie rozwiązanie, że ten użytkownik po zalogowaniu się do Windowsa, jeżeli otworzy przeglądarkę i wejdzie do waszej aplikacji, to on już nie będzie musiał wpisywać w hasła. Dlaczego? Dlatego, że w większości systemów, bo to jest mechanizm, który działa nie tylko w Windowsach, oczywiście, i większość przeglądarek na rynku potrafi uzyskać ten bilet z systemu operacyjnego i przekazać go w żądaniu HTTP. Hasło do wygooglowania to jest GSS, API i Spnego. Natomiast istnieje bardzo dużo gotowych rozwiązań, jak podłączyć naszą aplikację webową do tego. To jest niestety troszkę tak, znaczy to jest generalnie bardzo proste, ale to jest proste na zasadzie albo to skonfigurujecie w 15 minut, albo będziecie się głowić 2 dni. Natomiast w teorii istnieje bardzo dużo naprawdę bardzo prostych sposobów integracji. Co warto pamiętać? Jest w każdej domenie Windows, we wszystkich systemach operacyjnych, w większości przeglądarek i łatwo możecie osiągnąć desktop SSO. Mamy mało czasu, więc o WS Star tylko dwa słowa. To jest generalnie taki standard, o którym warto wiedzieć, bo on jest używany, jeżeli chodzi o web serwisy. Główne takie dwa standardy, czy to jest cała rodzina standardów, natomiast główne dwa to jest WS Federation i WS Trust. To, co jest dla nas najważniejsze i o tym warto mieć tego świadomość, że to jest dosyć powszechnie stosowane w produktach Microsoftu i standardowym takim produktem jest SharePoint. Uwierzytelnienie w SharePoincie jest poprzez WS Trust. Natomiast druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to znowu jest tak, że bardzo prosto zintegrować to z SAMLem. I de facto, ponieważ Active Directory potrafi się porozumiewać zarówno poprzez SAML, jak i poprzez WS Trust, to Active Directory może być dla nas taką bramą, że możemy te dwa protokoły połączyć. Shibboleth, z tym się prawdopodobnie nie spotkacie, chyba że będziecie robili coś dla sektora edukacji, bo to jest rozszerzenie protokołu SAML, które jest bardzo szeroko przyjęte na wszelkiej maści uniwersytetach, głównie w Stanach, ale nie tylko. Ta lista krajów, gdzie to jest stosowane, jest bardzo długa. To, co jest fajne i warto wiedzieć, uniwersytety tworzą tak zwane federacje, znaczy umawiają się, jak używają tego protokołu i potem użytkownik, student Uniwersytetu A, po uwierzytelnieniu się w swoim matecznym uniwersytecie, może uzyskać na przykład dostęp do zasobów bibliotecznych innego uniwersytetu bez ponownego logowania, właśnie na podstawie tego protokołu. I tu już dochodzimy do końca. XHTML. To jest z kolei bardzo, bardzo duży standard określający autoryzację. On jest ważny, jest rzadko stosowany, ponieważ dziedzina problemów, które on rozwiązuje, zazwyczaj jest dużo bardziej skomplikowana niż to, z czym mamy do czynienia na co dzień. On jest komplementarny do innych protokołów i na przykład w standardzie SAML 2 z wielu rzeczy zrezygnowano, dlatego że przyjęto założenie, że dużo lepiej rozwiązuje to XHTML. Co on robi? On przychodzi z dwoma rzeczami. Przychodzi z bardzo skomplikowaną architekturą tego, jak autoryzacja powinna się odbywać. Rozbija cały proces autoryzacji na 5 różnych komponentów. Tam, gdzie jest stosowana, znaczy gdzie jest podejmowana decyzja, tam gdzie się to zarządza regułami związanego z tą decyzją, tam gdzie się przechowuje reguły związane z tą decyzją. To jest dosyć skomplikowane. W przypadku większości waszych aplikacji to jest generalnie strzelanie z armaty do wróbla. Natomiast jeżeli byście spojrzeli na ten diagram i spędzili trochę czasu z tą specyfikacją, to szybko się dochodzi do wniosku, że w przypadku większych i bardziej rozbudowanych aplikacji to generalnie ma duży sens. Drugą rzeczą jest cały język oparty na XML-u, w którym możemy definiować reguły. I to jest duża rzecz, znaczy to jest duża rzecz, bardzo skomplikowana rzecz. I tam jesteśmy w stanie, jeżeli weźmiemy sobie taki przykład, obieg dokumentów dotyczących danych pacjenta w szpitalu w czasie całego jego procesu leczenia, to tam niemalże jesteśmy w stanie zdefiniować, że jeżeli lekarz wstanie lewą nogą danego dnia, to tylko przed południem będzie miał dostęp. To jest ten poziom szczegółowości. Co warto pamiętać? Generalnie jest tu fajna architektura i cały język do definiowania reguł.
prawdopodobnie wam się nie przyda. Natomiast jeżeli wam się przytrafi jakiś projekt rządowy albo dosyć bardziej skomplikowany przypadek użycia, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji czy zarządzanie tymi decyzjami, to zamiast wymyślać samemu format i sposób obrabiania tego wszystkiego, warto wiedzieć, że jest standard, który już ktoś dobrze przemyślał, rozwiązujący właśnie tego typu problemy. I ostatnia rzecz na samym koniec. Chciałem powiedzieć o takiej koncepcji Identity Brokering, ponieważ pytanie, które się może pojawić, ponieważ mówiłem o starszych standardach i mówiłem o nowszych, to możecie sobie zadać takie pytanie, czy my nie jesteśmy blokowani, ponieważ na przykład SAML 2 i wszystkie te produkty są wdrożone w infrastrukturze, musimy się z nimi integrować, to czy my możemy używać tych nowych standardów w przypadku nowych aplikacji i jakoś te dwie rzeczy pogodzić. Tutaj będzie odrobinę autopromocji, na sam koniec sobie pozwolę, ponieważ też wspomnę o projekcie, który robi mój zespół, o Keycloaku. To jest też taki serwer związany z autoryzacją, który właśnie może być wpięty w tym miejscu, jeżeli pamiętamy diagram z początku. To, co jest, i to nie jest, żeby być szczerym, to nie jest jedyny projekt tego typu. Istnieje kilka projektów, przynajmniej jest trochę wyboru, jeżeli chodzi o open source. To, co jest istotne, to że projekty tego typu, one wydają tokeny, one komunikują się z aplikacjami poprzez OpenID Connect i SAML, natomiast one też potrafią oddelegować uwierzytelnienie do innego serwera, który posługuje się tym samym protokołem. Czyli wy możecie zintegrować się tylko z Keycloakiem albo z innym produktem, innym projektem tego typu, natomiast zintegrować ten serwer z innymi serwerami uwierzytelniającymi, które macie w swojej infrastrukturze. Jeżeli tylko one porozumiewają się przy użyciu różnych protokołów lub też z jakimiś publicznymi sieciami społecznościowymi. Tak samo może on rozpoznawać te tokeny Kerberosowe, jest to jeden ze sposobów integracji. I możecie stworzyć taką bramę uwierzytelniającą do waszej aplikacji, gdzie de facto będziecie mieli podefiniowane dużo więcej tych przycisków, gdzie użytkownik będzie mógł dokonać tego uwierzytelnienia w użyciu w oparciu o inne serwery. Dobra, 41 minut. To by było chyba tyle. Mam trochę kubków i podobno mogę nimi dysponować, jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania. Wiesz co, jeszcze chyba mikrofon. W tych pierwszych protokołach powiedziałeś, że podpisujemy tą zawartość, tak? Na przykład w tym JWS-ie. Natomiast, znaczy nie tyle, że podpisujemy, co wyliczamy skrót tej zawartości, tak? Dobrze to zrozumiałem? To jest po prostu. Znaczy, no to jest podpis, bo jeżeli porównasz sobie skrót, bo to właśnie, są dwie rzeczy. Tak. Są dwie rzeczy. Albo to jest podpis, żeby sprawdzić, że nikt nie majstrował zawartością, tak? Albo może też być podpis. Raz. Mnie słychać. Czyli tam jest jakiś klucz, nie wiem, użytkownika, klucz prywatny, tak, który jest wykorzystywany do podpisu. Halo? Też nie? Okej. Okay. O, halo. Dobra. Dziękuję bardzo. Można też go podpisać tak, żebyś nie musiał kontaktować się z danym serwerem, żeby potwierdzić, że to on go wystawił. Ponieważ ludzie wychodzą, prośba, dajcie jakiś feedback. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli wypowiecie się, czy ta prezentacja była wartościowa i dobrze poprowadzona.